Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, bardzo interesująca partia, końcówka, przebieg. Zapraszam serdecznie. W roli głównej występuje Kamil Mitoń, aktualny trener, sekundant trener Janka Krzysztofa Dudy, a jego przeciwnikiem jest Joel Benjamin, amerykański arcymistrz. Partia była rozgrywana w 2005 roku, więc już kawałek czasu temu. No i przejdźmy do rzeczy niezwykle interesującej rozgrywki, a przede wszystkim końcówki. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, tutaj Kamil Mitoń, pozwolę sobie tak mówić, Kamil Mitoń, bo nie jestem aż taki młody, że tak powiem, w stosunku do tutaj grającego białymi, więc sobie nazwijmy to w ten sposób. Skoczek na F6 zagrywa tutaj przeciwnik, skoczek na F3 i skoczek na C6. Zaskakujące posunięcie czarnych, moi drodzy. No nie spotyka się chyba teraz tego posunięcia na arenach szachowych. Bardzo dziwny ruch, aczkolwiek ja się trochę śmieję, przepraszam, ale no tak zagrał przeciwnik. No to jakieś są dwa skoczki, nie wiem, jakiś wariant dwóch skoczków, nie mam pojęcia. Trochę się zastanawiam, dlaczego białe nie zagrały po prostu D5, bo ten skoczek nie jest w stanie tutaj wejść do centrum po zagraniu D5. Musiałby albo wrócić na B8, albo na B4. Nie znam idei tego posunięcia, powiem wam szczerze. No niestety nie znam, ale mogę przypuszczać, że chodzi o to, że po tym ruchu może skoczek na B4 z atakiem i trzeba było grać C4 i może jakiś A5, ten skoczek na A6 staje, potem na C5. Może w ten sposób tutaj czarne chcą sobie to rozgrywać, no ale cóż, pozamiatane, gdyż po takim posunięciu tutaj białe dostają według mnie bardzo dobrą pozycję. Skoczek na C6 zwyczajnie według mnie stoi źle, no tak się chyba nie gra, no, nie powinno zresztą, no tego pionka przede wszystkim blokuje. No cóż, ale tak poszło. Moi drodzy, E6 ze strony czarnych. No ja tutaj bym od razu z miejsca spróbował zagrać A3, żeby tego gońca ograniczyć. No cóż, poszło inaczej. Skoczek na C3, goniec właśnie ruszył na B4, hetman D3. Również nieco niespotykane posunięcie, ale to grają arcymistrzowie. Powiem wam, że no na pewno przygotowanie tutaj było, chociaż ten ruch no taki na pozór dziwny, no ale to też 15 lat temu, moi drodzy, było rozgrywane 16, no w zasadzie 15. No taki ruch się spotyka czasem oczywiście. Chodzi o to, żeby bronić tutaj tego skoczka jak najbardziej. Można też hetman C2 zagrać, to pewnie to nic nie przeszkadza. D6 ze strony czarnych. Tutaj czarne przypuszczam, że chciały uzyskać po prostu swoją strukturę pionków i grać. A3, no nastąpiło bicie, roszada, rozwój trzeba kończyć. Posunięcie E3. No, można też było, moi drodzy, próbować zagrać takie posunięcie goniec G5, no ale H6, goniec H4, G5, goniec G3, może skoczek E4. Pewnie na to czarne liczyły, wyglądałoby to dosyć dobrze. Nie dziwię się, E3, tutaj to można zawsze po B4 stawiać gońca, na przykład na B2 lub po B3. No cóż, poszło E3 i teraz nastąpiło A5. No i moi drodzy, białe zagrały goniec E2. Zastanawiające posunięcie, znaczy nie chodzi o to, że ten ruch jest jakiś dziwny, absolutnie nie, to jest normalne posunięcie, ale chodzi o to, że jak zagramy tu, to czarne mogą zagrać tak. I mi się to już czarnymi zaczyna bardzo podobać, dlatego że ten pionek bardzo paraliżuje te dwa pionki. No i jeżeli białe tu spróbują zagrać B4 czy B3, to zawsze zostanie to zbite, albo w przelocie, albo normalnie. No i ten pionek A3 będzie słaby. A to już niuanse tutaj na poziomie arcymistrzowskim mogą decydować. Ciekawy jestem właśnie, co by odpowiedział tutaj Kamil Mitoń po tym posunięciu. Ale cóż, pozycję komputer ocenia jako taką, powiedzmy, normalną. No może coś tam by było. Moi drodzy, po gonie C2 nastąpiła wieża E8 i teraz białe zagrały B3. Można było to wykonać ruch wcześniej, bo już A4 nie jest groźne, gdyż mamy ruch B4, bicia w przelocie nie ma. E5 ze strony czarnych, D5 zostało przepchane. W tej sytuacji, moi drodzy, również zastanowiłbym się nad tym, żeby zrobić tutaj roszadę i powiem tak, czarne nie mają tutaj żadnych problemów debiutowych, plus białych jest za to taki, że jest para gońców i tutaj goniec na B2 mógłby być bardzo dobrą figurą. Też ciekawym rozwiązaniem byłoby po prostu wybicie na E5, żeby ten goniec na B2 miał troszeczkę diagonale bardziej otwartą do gry. Myślę, że to taki
Prosty sposób, taka idea, która się powtarza pewnie też w wielu pozycjach. Warto sobie zapamiętać, żeby tutaj próbować wybić jednak tego pionka. No cóż, Kamil Minton miał inne plany i przepchał na D5, troszeczkę forsując taką zamkniętą pozycję. Skoczek na E7, skoczek na D2. Ten ruch też jest zrozumiały poniekąd, gdyż tutaj no, E4 broni. Jakieś F3, E4 można próbować konstruować. Goniec zagrał na F5, no wszystkie figury czarnych grają, no i roszada. Też taki ruch jest jak najbardziej możliwy, no nie zagrały tutaj czarne. Chodzi o to, żeby też wymieniać figury, ale to, no mówię, tutaj czarne również mają dobre posunięcie. Bardzo ciekawym zagraniem też ideowym, zauważcie, byłoby na przykład zagranie B5. Niezwykle dużo ciekawych idei się tutaj pojawia. Chodzi o to, że po biciu te skoczki ładnie też tutaj atakują pionka D5 i jest opcja wybicia tego pionka z dobrą grą dla czarnych. Nastąpiło C6, również ciekawy ruch, który od razu atakuje pionka D5 i zauważmy, że niestety białe nie są w stanie podeprzeć pionka D5. No cóż, trzeba wybić. Tu wybicie pionkiem byłoby jak najbardziej dobre, z opcją później próby jakiejś D5. Oczywiście pamiętajmy o tym pionku samotnym, ale to już wybiegam troszkę dalej. Ale bicie skoczkiem jest jak najbardziej również prawidłowe. Co ciekawe, no tutaj czarne co by nie robiły, znaczy nie w każdej sekwencji ruchów, ale co by czarne nie robiły, to pozycje dostają całkiem ok. To jest ciekawe. Wieża D1, no wiadomo, tutaj wieża się nastawia na hetmana na linii. Wieża C8, to samo się dzieje z tej strony. I hetman B2. Cóż mogę powiedzieć, moi drodzy? No taka pozycja nieco zamknięta dla białych. No przypominam, że plusem dla białych jest to, że jest para gońców. No i tak naprawdę jakieś B5, no teraz jest niemożliwe raczej. D5 oczywiście jest możliwe, ale tutaj wieża zawsze patrzy na hetmana, więc białe myślę, że czekają na jakieś może, tak przypuszczam oczywiście, na jakieś kontrgry ze strony czarnych. Hetman zagrał na E7 i bardzo ciekawe posunięcie, bardzo ciekawy manewr, który też się pojawia, bo jak nie widać, powiedzmy dla naszego skoczka w tym wypadku, jakiejś dobrej placówki, to trzeba spróbować go wycofać. I to jest bardzo ciekawy ruch. Taki też ideowy, aczkolwiek w tej sytuacji następuje bardzo silne i ciekawe B5. Moi drodzy, ruch, który jest dosyć niebezpieczny, bo jeżeli zbijemy na B5, skoczek zagrywa na D4. Okazuje się, że ojej, grozi wieża na C2 z atakiem na hetmana i na gońca. Ale co jest kolejną ciekawostką i bardzo interesująca sprawa? Można wybić skoczka. Można. Wieża na C2. I ktoś powie, no ale przecież ginie hetman. A ja odpowiem, no tak. No ginie hetman. Bijemy pionka. Wieża bije B2. Goniec bije B2. Pionek bije pionka. I na przykład skoczek D2. Moi drodzy, wierzcie lub nie, ale ta pozycja jest oceniana jako równa. Równa, dynamiczna równowaga, w ogóle śmieszna sprawa. Skoczek oczywiście tu broni na B3, to jakieś goniec C2 też groziło. Ten pionek jest zaawansowany, poza tym są jeszcze dwa w natarciu, para gońców, no i nie widać też zagrożenia dla króla, więc tak to też komputer ocenia, ale komputery oczywiście liczą wszystko dokładnie, dlatego oceniają równe, jako równą pozycję. Musimy wziąć pod uwagę to, że grają ludzie. I ludzie popełniają prostsze błędy i nie są w stanie doliczyć ileś tam 10 ruchów do przodu. Moi drodzy, no tak nie poszło. Po ruchu B5 białe zagrały skoczek C3. Po prostu białe może, znaczy może Kamil Minton w tym momencie no na pewno analizował bicie, ja w to wierzę, bo arcymistrz tej klasy jeszcze, słuchajcie, w 2005 roku mieć ranking 2635, no to jest niezwykle wysoki ranking. No w dzisiejszych czasach również jest to wysoki ranking, ale już nie tak bardzo proporcjonalnie silny jak w tamtych czasach 15 lat temu. No niby niedaleko, ale jednak 15 lat to jest dosyć sporo. Półtorej dekady, jakby nie było. Moi drodzy, tutaj skoczek C3 zostało zagrane przez naszego arcymistrza. Pionek wybił pionka, tutaj nastąpiło bicie i skoczek zagrał na E4 z propozycją wymiany, co propozycja tutaj została odrzucona. Wieża z E na D8. Troszeczkę szybciej przestawiam ruchy, gdyż to jest gra środkowa. Panowie tutaj wykonują manewry, które są, nie są błędami, są normalnymi posunięciami.
Posunięcie F3, skoczek na C5. Ja tu się skupię głównie też nad takimi ważniejszymi momentami troszeczkę. I E4. Wygląda u białych dobrze to wszystko. Goniec ruszył na E6 i goniec na E3. I teraz wygląda na to, że białe odetchnęły z ulgą. Troszeczkę te figury zaczęły grać gońce na dobrych pozycjach. Wieża działa, druga wieża wchodzi. Ale powiem wam, że czarne tutaj też nie płaczą, że tak się wyrażę w cudzysłowiu. Czarne tu też stoją dobrze. Wprawdzie nie mają parę gońców, ale mają parę skoczków. W takiej pozycji troszeczkę zamkniętej, półotwartej, półzamkniętej, te skoczki mogą spełniać bardzo fajną rolę. Moi drodzy, wieża B8. Najmocniej przepraszam. Hetman na C3. I A4. No właśnie, A4 to jest zagranie, które pozwala manewrowi, tutaj skoczka na B3. Bardzo niebezpieczna figura tu się szykuje. Wieża zagrywa na C1 i ten skoczek właśnie goni tę wieżę. Wieża C2, posunięcie H6. No i tutaj Kamil Mitoń decyduje się na bardzo odważne posunięcie, trzeba przyznać. No można też tak, można mieć takie wrażenie, że białe już ustawiły no prawie maksymalnie swoje figury i co dalej? To jest trudne w szachach, że w grze środkowej musimy wiedzieć, co grać dalej. No tutaj F4 poszło. Ten ruch jest no, niezwykle odważny, ale troszeczkę słaby dla białych. Czarne odpowiedziały F6, również słaby ruch, chociaż wydaje się to dosyć sensowne, żeby podpierać piona. Ale moi drodzy, tutaj można było zagrać konkretniej. Mianowicie, skoczek na C5. Bardzo dobre posunięcie z atakiem na pionka bezpośrednio. I tutaj jeżeli, dajmy na to, goniec zagrałby na F3, bronił tego pionka, no to można wybić. Goniec by mógł wybić i skoczek zagrać na E5. W ten sposób skoczki znalazły bardzo fajne placówki w centrum. No ktoś powie, ale zaraz, przecież skoczek zagrał na E5, wybijamy, zdobywamy pionka. No sprawdźmy. Jeżeli wybicie i hetman wybija... No tutaj wieża mogłaby wybić, goniec wybić. Ja troszeczkę szybko przestawiam, bo to są dosyć forsowne posunięcia. I wieża zagrywa na D8, goniec na E2 z obroną pionka. I skoczek na D3, moi drodzy. Tutaj raczej wybicie jest konieczne i wieża D3. Okazuje się, że no tak, białe mają pionka więcej, ale pozycja czarnych jest wyśmienicie dobra. No to jest kwestia dobrej oceny, bo na pierwszy rzut oka tak patrzę, no to białe mają piona więcej i faktycznie chyba bym wolał grać białymi, ale jak się dłużej przyjrzę troszeczkę, to czarnych figury są bardziej skoordynowane. Hetman może być bardziej swobodny, jakieś ataki się mogą dziać. Wieża tutaj męczy tego pionka A3. Wprawdzie pionek jest no, uciekający, ale goniec zawsze go pilnuje i w razie czego może go poświęcić. Tak bym sobie to, moi drodzy, tłumaczył. Komputer ocenia tutaj tę pozycję jako niezwykle dobrą dla czarnych, ale to z tego względu, że naprawdę daleko już widzi. No tak nie poszło, moi drodzy. Poszło F6. Poszło F6, hetman zagrał na E1, goniec F7 wrócił. Tutaj widać manewry, poprawianie figur, hetman F2 i poszło bicie na F4, co jest dobrym ruchem czarnych, jak najbardziej. Izolowany pion zostaje, drugi izolowany, trzeci izolowany bandowy pionek. Skoczek na E5, zajął skoczek dobrą placówkę. I ten goniec, zobaczcie, on się niezwykle dobrze czuje pomiędzy tymi swoimi pionkami ustawionymi na czarnych polach. To jest bardzo korzystny układ tutaj w tym wypadku. Skoczek na C3. Skoczek się przerzuca do centrum, no szuka lepszej placówki. Skoczek na C5. Te skoczki, zauważcie, stoją w centrum w końcu dobrze. Skoczek zagrywa na D5. No i tutaj goniec nie wytrzymał, ale to też nie ma się co dziwić, bo ten skoczek wygląda niezwykle groźnie. Tam jakieś może poświęcenia. Wiecie, w partii szachowej też bardzo dużym czynnikiem jest to psychologia. Znaczy chodzi o to, że są nerwy, są emocje, presja czasu i tak dalej, ranking przeciwnika. Moi drodzy, no zostało to wybite. Bardziej doświadczeni zawodnicy oczywiście potrafił to bardzo opanowywać. To jest szansa dla białych. Ten ruch, tutaj to wybicie, no może nie było konieczne, ale nie rozwlekajmy się. To też jest dobra pozycja, dobra decyzja czarnych. I wieża zagrała na B3. No cóż, aktywnie. Aktywnie, ale czy poprawnie, moi drodzy. Goniec zbił na C5. Bardzo dobra decyzja. Raczej no, słuszna. Tutaj pionek się robi wolny w tym wypadku. I goniec zagrywa na C4. Ciekawe rzeczy, moi drodzy, ciekawe rzeczy. Co zrobiły czarne? Co byśmy zrobili? Co byśmy w tym momencie, moi drodzy, zagrali? No tutaj czarne wybiły tego gońca, gdyż jest bardzo niebezpieczna opcja D6 z szachem i zdobycie hetmana.
Okazuje się, że dobrym ruchem byłoby zagranie hetman d6. Można by się nieco zdziwić. No ale co będzie, jak goniec zbije wieżę? No tak. Tu by białe miały bardzo ciężko, jakby zbiły wieżę. Ten pionek z tempem zbija i podpiera się pionkiem c4. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Skoczek niezwykle silny. W ciemno można tę wieżę tutaj oddać. To też są takie idee. Silny gracz o tym wie i widzi potencjał w pionach już tak intuicyjnie, ale to jest dosyć proste dla zawodnika, no arcymistrza przede wszystkim. Moi drodzy, no poszło takie bicie. Przepraszam najmocniej, hetman stał tutaj. Poszło wybicie na c4. Wieża wybiła. Wieża wzięła pionka. d6. No, wydaje się, że białe trochę oddychają, białe inicjatywę przejmują w końcówce. Hetman zagrał e6, tu się jeszcze nic nie dzieje. Wieża zbiła po prostu piona i wieża b3. Wieża a5, moi drodzy, a3, pionek uciekający, ale wieża go zawsze tutaj trzyma, że tak powiem. Wieża a7, spełnia też ta wieża bardzo ładną rolę po siódemce. No, wieża d7 i moi drodzy, to jest niestety spory błąd czarnych. Bardzo duży błąd, dlatego że ta wieża jednak przytrzymywała tego pionka, a gdy się wymienią te wieże, a tak też poszło, no to hetman jest uwiązany. I hetman, no, jest uwiązany, musi pilnować tego piona, jest ciężko, moi drodzy, jest ciężko. Tu już przewagę łapią białe. E5 nastąpiło, dobry ruch, dynamiczny, wieża zagrała na B2. No bo ciężko o czarnym też wykonać w końcówce taki ruch na przykład. Bardzo ciężko to też policzyć. Tu jest jakiś szach, tu jest jakieś e6. Niebezpieczeństwa czyhają. Ja się nie dziwię czarnym, że czarne próbują jakieś aktywności tutaj na króla. Hetman dał szacha na c4. Co ciekawe, też dosyć szybko chyba wygrywało e6. Można było piona poświęcić, jeżeli hetman bije, to uciekamy do góry. No ale cóż, szach też nie wypuszcza wygranej jak najbardziej. To jest król h7, zostało zagrane. e6, hetman a7, szach. Hetman d4. Dobrze przeliczone. Jeżeli tutaj wybiłby hetman, wieża by wybiła i na przykład pionek przeszedłby do góry, tu w tym wypadku do dołu z naszej perspektywy, wieża na przykład gra na a4 i po szachu król f2, a1 hetman, byśmy tego wybili, hetmana wieża wybije i te pionki tu sobie same radzą, już są bardzo zaawansowane. Hetman w tym momencie ruszył na b7, hetman d3 szach, g6, moi drodzy. A okazuje się, że tutaj białe tę przewagę wypuściły. No w tym wypadku należałoby próbować jednak te hetmany wymieniać w dobrej wersji, moi drodzy. To się też łatwo mówi. Ale przejdźmy dalej, bo tych ruchów jeszcze jest sporo. Jest szach, jest g6 i jest hetman f1. No takie zabezpieczenie. Przede wszystkim tutaj groził mat. No hetman d5 tego mata... No, grając hetmanem na d5 nie było tego mata, ale hetman f1 też broni od tego mata oczywiście. No ale hetman jest nieco pasywniejszy. Nastąpiło a2. Ciekawe rzeczy. Jak byście ocenili tę pozycję tak no, strzelając, powiedzmy ocena komputera? Jestem bardzo ciekawy waszej reakcji. Moi drodzy, 0-0-0, coś niesamowitego. Niesamowitego, ale to dla ludzkiego oka jest bardzo, powiedzmy, zadziwiające. Nie, lekko się zaciąłem, nie wytnę. Zadziwiające przede wszystkim, no ale komputer bardzo dokładnie liczy, więc tak ocenia. Moi drodzy, E7. Okej, okay. Wieża B1. Interesujące. Dorabiamy hetmana. Niezwykle interesujące. Tu grozi dorobienie hetmana, tak też następuje. Mamy 4 hetmany w grze, ale jest D7. Co tu się w ogóle wyprawia, moi drodzy? Niepojęta sprawa. No i teraz niestety czarne popełniają przegrywający błąd. Przegrywający błąd. Należało przede wszystkim zagrać, znaczy, bo hetman zagrał na B6 z szachem. I to jest duży błąd. Już tłumaczę dlaczego. Jeżeli hetman zagrałby na A7, to tu czarne ratują się remisem. Różnica jest taka, że hetman się łączy z hetmanem i teraz. Jeżeli król H1, to wieża bije D1. No i tak naprawdę jak dorobimy hetmana, no w zasadzie to dorobić hetmana nie możemy, bo tu dostajemy mata. No właśnie. Więc trzeba było dać szach. No jeżeli król H8, no to znowu dajemy szach. Jeżeli król na H7,
I jakbyśmy dali na przykład tutaj szacha na e7, król h8. No, do robienia hetmana z szachem nic by nie dawało, bo wieża i tak zbija. I te hetmany się tutaj łączą, nic nikt nie traci. Myślę, że to jest dosyć zrozumiałe, moi drodzy. Ale poszło hetman b6. Król h1, nie ma wyjścia i wieża zbiła na d1. Moi drodzy, bardzo rzadki widok na szachownicy za moment. Po szachu, król g8, nastąpiło dorobienie hetmana. Mamy 5 hetmanów w grze. Kto widział partię z 6 hetmanami, niech da znać w komentarzu, a na pewno ją przeanalizuję, gdyż hetmany to jest bardzo rzadki widok. Taka ilość hetmanów to jest bardzo rzadki widok. Dlatego też tę partię analizuję. Dziękuję serdecznie za też sugestie tutaj z live'a. Pozdrawiam trenera Janka Krzysztofa Dudy, jak i Janka bardzo serdecznie. Dzięki za tę partię. Moi drodzy, to nie koniec. Tutaj wieża wybiła. Bo nie, no i mocniej, przepraszam, już się sam pogubiłem. Wieża nie mogła wybić, moi drodzy, na D8, gdyż... A no właśnie. Co będzie po biciu na D8? Hetman bije na A1. Chwila zwątpienia z mojej strony, ale tu hetman, dwa hetmany byłyby na szachownicy i to też wygrana partia. Dlatego też trzeba bić hetmanem D8. Wybaczcie za tę zawiechę. Moi drodzy, po tym wybiciu, wybicie, wybicie. No i z 5 hetmanów zrobił się jeden. Moi drodzy, ta końcówka jest wygrana dla białych i szybciutko pokażę, jak tutaj sobie białe z tym poradziły. Takie myślę, że ruchy już trochę w miejscu czarne muszą wykonywać. Tutaj H4, bardzo ważne posunięcie. Dochodzimy pionkiem jak najwyżej, żeby mieć tam opcję na przykład wyrobienia tego wolnego piona. Wieża D8, tutaj hetman dał szacha, król G7. Oczywiście tutaj dużo szachów możemy zrobić i zagrywać takie spokojne posunięcia królem do góry. Wieża D7, król F2. Nie ma innego wyboru. Tutaj oczywiście wieża broni tej siódemki i nie ma... Znaczy nie widać, jak się dostać oczywiście do tego króla. To jest dosyć proste technicznie, moi drodzy. Wieża E7, no król do góry, wieża F7, hetman zagrał na A8. Odbieramy wieży też tutaj ósemkę, próbujemy coś zamieszać. Wieża E7, w miejscu stoją czarne, hetman D8, wieża zagrywa na E5. No i tutaj czarne próbują nie wpuścić króla. Niestety, ta formacja pionków nie jest zbyt dobra. Hetman dał szacha, król F8. Moi drodzy, no i hetman na H7. I jak bronić te dwa pionki? No nie ma jak. Co ciekawe, po wieży E6 tutaj Kamil Mitoń nie zbił żadnego z tych pionków, co jest dla mnie trochę dziwne. Nie sądzę, że był w błąd w zapisie, no ale poszło tak, zobaczmy. Król H8, przepraszam, hetman H8, król F7, hetman C8. No znowu dziwna kontynuacja, bardzo mnie to dziwi, nie wiem o co chodzi, no bo ja bym tutaj zbił pionka od razu i się nawet nie zastanawiał. No cóż, poszło hetman C8, co oczywiście nie wypuszcza wygranej. Król E7 i hetman zwrócił z powrotem. Poszło G5, szach, król D6. No i hetman G7, znowu jest zadziwiające to wszystko. Oczywiście po takim ruchu H5 jest taki ruch F5. No może czarne by próbowały trzymać tamtego pionka, może to o to też chodziło. No król zagrał na G7, też prowokacja do tego, żeby tu zostało wybić tego i tego. No i to też techniczna sprawa. Król zagrał na E5, chociaż końcówka dosyć ciekawa. Król E5 i moi drodzy, to poszło bicie na H6 w końcu. Wieża D6, hetman H7, bardzo sprytny ruch, chcemy dać mata. Wieża E6 i hetman H5, chociaż hetman H5 i właśnie w tej pozycji czarne się poddały. Dziwne jest też to, że pionek nie poszedł do przodu. No, też wygrywa. No, mniejsza z tym, moi drodzy. Bardzo ciekawa w sumie partia. Myślę, że końcówka również. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.